i Sprawiedliwości wniosek formalny na piśmie sugerujący zmianę brzmienia ustępu 1a w poniższy sposób. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić grupa co najmniej 2000 mieszkańców Wrocławia posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców. W ślad za tym kwestia porządkowa, że ustęp 1b w konsekwencji zmienia numerację z 1c na ustęp 1b. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem takiej poprawki do projektu uchwały? Bardzo proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyniki głosowania. Szanowni Państwo, z powodu zamyślenia się Pani Wiceprzewodniczącej wnoszę o reasumpcję głosowania. Szanowni Państwo, bez tego przystępujemy ponownie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki zaproponowanych przez kolegów z klubu radnych PiS? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki głosowania. 16 za, przeciw 18 osób, wstrzymująca się 1 osoba. Poprawka została odrzucona. Zatem proszę Państwa, głosujemy projekt uchwały na druku numer 301a/15. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wracamy w głowach na